dobry. Witam Was serdecznie o poranku dzisiejszego nowego dnia, 24 listopada, w czwartek. Pozdrawiam Was z Wodzisławia Śląskiego i zapraszam do wspólnego wysłuchania Słowa Bożego na dzisiejszy dzień. A mamy je zapisane w Starym Testamencie, w księdze proroka Izajasza oraz w Ewangelii według świętego Łukasza. Posłuchajcie proszę. Tak mówi Pan, w czasie łaski wysłuchałem Cię i w dniu zbawienia pomogłem Ci. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród Was. Mamy także zapisaną myśl Matki Teresy. Nie szukajcie Boga w zaświatach. On jest przy Tobie. Na dzisiejszy dzień otrzymujemy piękne słowa przypominające nam o Bożej obecności w naszym życiu. Przyznajcie, drodzy, że często zapominamy o tym, że Bóg jest z nami wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Czy to jest w pracy, czy to jest w domu, czy nawet podczas zakupów. Jest z nami w samochodzie, w autobusie, w metrze i przez cały czas, jak przypomina nam dzisiaj prorok Izajasz, wysłuchuje naszych modlitw, pragnie nam pomagać, strzeże nas od złego i chroni we wszystkich sprawach, z którymi przychodzi nam się zmierzyć. Krótko mówiąc, nasz Bóg ma wszystko na oku. Ona obiecuje, że nas wysłucha i nam pomoże. I to czyni każdego dnia. Ale także i my mamy swoje zadanie, które powinniśmy wypełniać, a jest nim budowanie Królestwa Bożego. Ewangelista Łukasz przypomina nam dzisiaj słowa Pana Jezusa. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród Was. Sam Jezus wskazuje nam na fakt, że Królestwo Boże nie jest rzeczywistością dostrzegalną naszymi ludzkimi oczyma. To nie jest tak, że ktoś może powiedzieć, jest tu albo jest tam. Królestwo Boże jest rzeczywistością duchową i tworzymy, stanowimy je my, ludzie wierzący, lud Boży. Poprzez wypełnienie podstawowej misji, jaką jest głoszenie Ewangelii, można by powiedzieć, że tworzymy i budujemy Królestwo Boże na ziemi. Oczekujemy także na ten moment, na ten czas, gdy Królestwo Boże okaże się w całej okazałości, kiedy Chrystus powróci na tę ziemię po raz drugi. Ale póki co, póki żyjemy, a więc nawet wśród niepokojów, problemów, zamieszania ogarniającego nasze codzienne życie, słowa te niech będą dla nas jak latarnia dla żeglarzy na wzburzonym morzu. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród Was. Budujmy Królestwo Boże. Niech ono otacza nas z każdej strony, bo jest na wyciągnięcie ręki i chce stanowić Twoją codzienność. Jest, moi drodzy, taka jedna pieśń, którą lubi młodzież śpiewać. Królestwa Bożego szukajcie wpierw i Jego sprawiedliwości. I chciałbym Was dzisiaj zaprosić do zaśpiewania tej melodii. Niech towarzyszy nam przez cały dzisiejszy dzień. Życzę Wam, drodzy, pięknego dnia z Bożym błogosławieństwem i nieście w Waszych sercach tę myśl, że wszyscy jesteśmy
budowniczymi Bożego Królestwa. Zostańcie z Bogiem.